I godzina 8:10 na naszych zegarach i zaczynamy wywiad Wnet. Naszym gościem jest dzisiaj pani Małgorzata Jacyna-Witt, przewodnicząca Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa, ale osoba, która ze Stocznią Szczecińską też związana i niedługo z spółką Fundusz Rozwoju Spółek, która będzie zarządzać między innymi Stocznią Szczecińską i Stocznią Gryfia. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Tak jak wspomniałam, ten przemysł stoczniowy jest pani bliski, pani ze Szczecinem jest związana, ale nie tylko jako mieszkaniec, ale właśnie zawodowo. No i Kongres Morski, który się odbył i chyba jedna z najbardziej istotnych informacji to kolejne podejście, kolejne, bo przypominam ten 2017 rok i ta stępka, z której nic za bardzo nie wyszło, kolejne podejście do budowy promu. Rozumiem, że ma być to prom Ropax, który ma być skonstruowany, wybudowany. Tak, to jest kolejne podejście. My sobie nie zdawaliśmy w 2017 roku, jak strasznie zrujnowany został przemysł stoczniowy w Polsce, jak nie mamy linii technologicznych, spawalniczych, kątowniczych, różnych innych, jak nie mamy ludzi, którzy mogliby te promy budować. Dopiero po pewnym czasie okazało się, że no niestety, ale nie wyszło nam to wtedy, nie mówiąc już o finansowaniu. W tej chwili mamy finansowanie, w tej chwili mamy absolutną determinację pana premiera Morawieckiego, mamy w dalszym ciągu wielką determinację pana ministra Marka Gróbarczyka. Te promy po prostu muszą powstać, dlatego że nie możemy oddać żeglugi na Bałtyku i to jest dla nas najistotniejsze. Co to jest ten prom Ropax? Jaka jest specyfika tego promu i dlaczego ten prom będziemy budować? Ropax to jest prom z ekologicznym napędem. Wiemy dobrze, że Unia Europejska wymusza na nas, na Morzu Bałtyckim i nie tylko zresztą, tak zwany Zielony Ład. Musimy być coraz bardziej właśnie ekologiczni, coraz mniej spalać CO2, coraz mniej spalać ropy, tak jak to miało miejsce swego czasu na statkach. Stąd musimy budować drogo, musimy budować innowacyjnie. Jest to ogromne zagrożenie dla nas, ale też z drugiej strony wielkie możliwości. Zagrożenie dlatego, że bardzo mocno wzrastają koszty. Koszty zarówno samej budowy, koszty pracownicze, no i to, że musimy bardzo dużo inwestować w różnego rodzaju innowacyjność, w technologię. Ale z drugiej strony możemy to wykorzystać dla rozwoju właśnie potencjału stoczniowego, dla rozwoju naszych uczelni. Więc wtedy, kiedy państwa zachodnie się rozwijały, no to one tej ekologii nie musiały tak mocno wdrażać. My musimy, będziemy ponosić tego wysokie koszty, ale też dzięki temu będziemy rozwijać. Jakie będzie finansowanie? Mamy kwotę 1 mld zł. Czy już wiemy, jaki to będzie kapitał własny jakby, a jakie to będą te elementy dłużne, czyli kredytowanie? W części będzie to finansowane z pieniędzy oczywiście PŻB i PŻTM-u, bo to są firmy, które będą musiały zarobić po prostu na ten prom. Natomiast w części będzie finansowane przez fundusze pochodzące bezpośrednio z budżetu, z rządu. Z tym, że to są tak zwany kapitał zdłużny, czyli one będą musiały być zwrócone. Bo różnica między budową promu, a budową na przykład stadionu przez samorządowców wygląda w ten sposób, że stadion zwraca się po na przykład 1000 latach, jeżeli dobrze to policzymy, czy tam po 500 latach, natomiast prom musi się zwrócić w jakimś tam okresie eksploatacji. No właśnie, jaki mają państwo czas? Właśnie 17, 20, 30 to jest założone? Nie, w tej chwili jeszcze nie mamy konkretów. W momencie, kiedy będzie konkretny projekt, będzie też konkretne finansowanie, czyli ten okres zwrotu kapitału, ale to musi być gdzieś 20-25 lat, mniej więcej. A czyli rozumiem, że zamówienie będą składać PŻTM i PŻB, to już wiemy, że te dwie firmy, czyli która z nich będzie odpowiedzialna za budowę promu? Za budowę promu będzie odpowiedzialna spółka, którą założyły te dwie firmy, czyli PŻTM i PŻB, Promy Polskie. I to jest spółka, która będzie zajmowała się budową promu zarówno dla PŻTM-u, jak i dla PŻB, w zależności od zapotrzebowania tych firm, tych przedsiębiorstw, bo PŻTM jest przedsiębiorstwem państwowym, na określoną liczbę promów. A jakie jest to zapotrzebowanie? Duże. Ja powiem, że tak, że w tej chwili jest bardzo duże. Niemcy w okresie przed pandemią wybudowali nowe promy, stąd bardzo łatwo mogą wejść w nasze linie na Bałtyku. Dlatego musimy wybudować na pewno 4 promy dla... Ten miliard wystarczy na 4 promy? Jako kapitał zdłużny tak, dlatego że to są pieniądze, które są zwracane. Czyli to jest tak, że prom jest finansowany w części z
takich pieniędzy, nazwijmy to quasi pożyczonych, ale te pieniądze wracają w okresie eksploatacji po wybudowaniu w związku z tym... Czyli co, mamy 4 promy za 1 000 000 000 zł, 250 milionów to jest realna cena dzisiaj na rynku za taki prom? 250 milionów, ale euro albo dolarów, panie redaktor. Czyli rozumiem, że mówimy o 1 000 000 000 euro albo dolarów, nie złotych. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Na razie jakby konstrukcja finansowa pozwala nam, nawet jeżeli będzie to 1 000 000 000 zł, rozpocząć budowę. Reszta będzie finansowana, powtarzam, z pieniędzy PŻM i PŻB, czyli z pieniędzy, które te firmy muszą wypracować. Bo to są przedsiębiorstwa, to są firmy, one muszą po prostu zarabiać na tych promach. No i pojawiła się informacja, że te promy, czy ten prom, ten pierwszy, ten najważniejszy, wykona stocznia z Gdańska. Stocznia prywatna. Czy my nie możemy jako stocznia państwowa, ta nawet obok tutaj, we współpracy z Gryfią, sami wybudować takiego promu? No niestety, w związku z tym, że Platforma Obywatelska zlikwidowała w 2009 roku Stocznię Szczecińską, rozpędziła ludzi po świecie, bo tak można powiedzieć, ci ludzie wyjechali do Norwegii, do Niemiec, do Danii, do różnych innych, do Francji, do innych stoczni. Część z nich próbowano przekwalifikować na, nie wiem, fryzjerów psich, a część po prostu w ogóle zrezygnowała z pracy i często niestety, ale źle skończyła. To w międzyczasie nie odbudowywano tego potencjału ludzkiego w Szczecinie. Pan prezydent Szczecina zamknął technikum budowy okrętów. Niestety ZUT też nie kształcił ludzi, którzy potrafili budować statki. Zresztą ci ludzie nie mieliby gdzie odbywać praktyk. A samorząd regionalny z osobą pana Geblewicza, też z Platformy Obywatelskiej, postanowił zrewitalizować tereny stoczniowe. Przeznaczył na to środki z Unii Europejskiej. Stąd na terenie stoczni praktycznie nie można budować statków, nie było ludzi. No i w tej chwili niestety, ale poza pochylnią wulkan, którą mamy i poza pewnym potencjałem, który cały czas budujemy, nie jesteśmy w stanie zrealizować tak dużego projektu w Szczecinie, ale możemy współpracować w ramach kooperacji ze stocznią w Gdańsku, ze stoczniami w Gdyni i tak będziemy robić. Będzie to robione w ramach kooperacji pomiędzy stocznią prywatną a stoczniami państwowymi. No i teraz pani wspomniała o tych sąsiadach z zachodu. Mówiła pani o Niemczech. No i tutaj pojawia się też pytanie, czy konkurencja niemiecka, która będzie oferowała tańsze przewozy tym promem, bo wiemy, że promy z Chin są dużo tańsze, jak państwo chcą konkurować z tym wielkim monopolistą, mówię o Chinach, i kooperacji niemiecko-chińskiej w tym zakresie. A przede wszystkim to jest też pewien apel do polityków, nie tylko naszych polskich, ale w ogóle do polityków europejskich, o rozsądnym myśleniu, jeśli chodzi o produkcję przemysłową w Europie, w Unii Europejskiej. My oddaliśmy właśnie tę produkcję przemysłową do Azji. Bardzo się z tego cieszyliśmy, że będziemy mieć zieloną Europę. No i skończyło się to w czasie pandemii dramatem, kryzysem, bo Chiny zaczęły dyktować coraz wyższe ceny, coraz lepsze dla siebie, nie dla Unii Europejskiej warunki. Donald Trump zrobił bardzo rozsądnie w Stanach Zjednoczonych. Zrobił barierę celną dla Azji. Dokładnie to samo powinna zrobić Unia Europejska, jeśli chodzi właśnie o przemysł stoczniowy. Natomiast jak my będziemy konkurować? No niestety cały czas na razie konkurujemy tańszą siłą roboczą. I tutaj wielki ukłon w stosunku do rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego o cały czas podwyższaniu, za cały czas podwyższanie tych kwot minimalnych, jeśli chodzi o wynagrodzenie, bo my nie możemy konkurować siłą roboczą, nie możemy konkurować niskimi wynagrodzeniami pracowników. Natomiast nasze promy będą bardzo nowoczesne. No i mamy znakomite linie, które nie możemy oddać. To są linie krótkie pomiędzy Istat a Świnoujściem i mamy S3. Proszę pamiętać, znakomitą drogę na południe Europy, centra logistyczne na terenie Polski. To są te inwestycje kompatybilne z żeglugą morską, z żeglugą bałtycką, które powodują, że Polska jest szalenie atrakcyjna dla przewoźników i dlatego my po prostu musimy wybudować te promy i dlatego musimy przewozić towary przez Bałtyk, my jako PŻM, PŻB. Kiedy pierwszy prom będzie zwodowany, jak pani myśli, ten termin, o którym mówi pan minister Grubarczyk, 2023-2024, to jest realny termin? Myślę, że bo specjaliści mówią, że to jest pieśń przyszłości przynajmniej 5-7 lat.
No myślę, że 2024-2025 jest takim realnym terminem. Miejmy nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość będzie nadal sprawowało władzę i że dalej będzie finansowało, rozwijało te stocznie, tak żebyśmy mogli rzeczywiście to zrealizować, bo gdyby przyszła Platforma Obywatelska, to możemy mieć niestety, ale krach na tych liniach. Jakie są szanse, rządzą Państwo od 6 lat, na to, żeby takie promy powstawały tutaj obok nas, gdzie teraz jesteśmy? Aby tutaj powstawały przynajmniej elementy do tych promów, szanse są ogromne. W tej chwili budujemy dok w końcu za prawie 150 milionów. Dla Gryfi. Stocznia szczecińska Wulkan buduje właśnie na tym wulkanie, na tej pochylni Wulkan budujemy dok dok dla MSR Gryfia, czyli dla stoczni remontowej. To ma też ogromną przyszłość. Proszę pamiętać o pogłębieniu toru do 12,5 metra, gdzie te statki będą wpływały, te większe statki i będą właśnie na tym dużym doku remontowane. Proszę zobaczyć, jak dużo robimy, a z drugiej strony jesteśmy nieustannie krytykowani za jakąś durną stępkę, która absolutnie w tej całej dyskusji na temat przemysłu najpierw, nie ma najpierw znaczenia. Dobrze rozeznać teren, a później robić stępkę, wie pani, to taka kolejność powinna być. No nie do końca. Bo ja strzał trochę w kolano na własne życzenie. Można to tak przyjąć, ale można też to przyjąć, można też zauważyć, że ta stępka została zrobiona po to, żeby pokazać, że przemysł stoczniowy w Szczecinie jest. Po tej likwidacji właśnie stoczni przez Platformę Obywatelską my pokazaliśmy, że ta stocznia jest, ona produkuje. Obróciło się to przeciwko nam, ale przez to, że parę osób hejtowało, a politycy Platformy Obywatelskiej okazali się nielojalni w stosunku do własnego miasta, do własnego regionu, w przeciwieństwie na przykład do polityków w Gdańsku, którzy pięknie potrafią współpracować bez względu na opcje polityczne. My mamy wyjątkowo parchatych, parszywych polityków z Platformy Obywatelskiej. No ja bym zupełnie co innego powiedziała, jeżeli chodzi o Gdański, o to, co się dzieje z deweloperami. Nie słyszała pani o tych informacjach, co się działo na Morenie, aresztowania Kacper Płażyński, więc ja nie wiem, czy tak do końca tam się dobrze współpracuje. Politycy wbrew pozorom, poza plecami mediów, wspaniale współpracują na rzecz swojego przemysłu stoczniowego i pan Kacper Płażyński również jest osobą, która bardzo mocno wspiera przemysł stoczniowy. Ale o ile dobrze pamiętam, stoczni państwowej w Gdańsku nie ma. Stoczni państwowej w Gdańsku nie ma, natomiast dlatego właśnie mówię, że świetnie potrafią wszyscy współpracować w ramach branży morskiej bez względu na opcje, także politycy z Platformy Obywatelskiej bardzo wspierają te prywatne stocznie i nie ukrywajmy, że prywatny przemysł i prywatne stocznie są także szalenie istotne dla naszego kraju. Oczywiście, że są ważne, ale jednak jak są budowane na terenach często popaństwowych, to się łza w oku może kręcić. To na pewno, ale no trudno, oby były budowane, bo jednak przemysł jest szalenie istotny dla rozwoju Polski. 8:24 na naszych zegarach i pani Małgorzata Jacyna Witt, która już jedną nogą jest w Funduszu Rozwoju Spółek, a opuściła Stocznię Szczecińską. Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Dziękuję pięknie. Do widzenia Państwu. Tak jak wspomniałam, mamy 24 minuty po godzinie 8, a zespół, który także z Szczecinem jest związany, taki folk, muzyka etno, a także skupiona na muzyce bałkańskiej, a także kurdyjskiej, co mnie zainteresowało i zdziwiło, to zespół Dikanda i utwór Miłość. Miłość niech nam zagra o poranku.